Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze. 13 maja 2012 roku skrajni prawicowcy działający w Poznaniu próbowali wedrzeć się na teren Skłotu Rozbrat, gdzie odbywał się festiwal sztuki. Prowadzone były w tym czasie m.in. warsztaty dla dzieci. 8 kwietnia 2012 roku w Białymstoku grupy nacjonalistów i neofaszystów zaatakowały dwa kluby, w efekcie czego został skatowany mężczyzna, a kilkanaście osób zostało rannych. Na kilka dni przed 11 listopada działacze skrajnej prawicy założyli na portalu Facebook wydarzenie o nazwie Rozbrój sobie Niemca, gra rekonstrukcyjna. 17 września 2005 roku w Sosnowcu nacjonaliści związani z obozem narodowo-radykalnym napadli na publiczność Festiwalu Sztuk Audiowizualnych Kultury Niezależnej i tak dalej, i tak dalej. To tylko przykłady z wielu wydarzeń, z których eskalacją mamy do czynienia ostatnimi czasy. To wydarzenia, o których organizacje pozarządowe mówią od bardzo dawna. Mam dzisiaj ze sobą brunatną księgę. To jest taki brunatny raport, który wydawany jest przez organizacje pozarządowe. Ten, który mam, jest za lata 1987-2009, on ma 500 stron drobnymi literami zapisanej treści incydentów o podłożu nacjonalistycznym, narodowym, homofobicznym, napaści na osoby niepełnosprawne. Obawiam się, że gdybyśmy stworzyli taki raport dzisiaj, to byłby on dużo bardziej szeroki. Bo niestety mam takie wrażenie, że nasze zło, z którym mamy do czynienia i opisywane jest w tej księdze, ono przede wszystkim zaczyna się od tego, że my, jako zwykli ludzie, obywatele i obywatelki tego państwa, milczymy. A milcząc, dajemy przyzwolenie na to zło. Dajemy przyzwolenie na to, że faszyzm bezkarnie, nacjonalizm bez żadnych konsekwencji, ksenofobia, bez obawy o karę, może w naszym społeczeństwie robić praktycznie co chce. Codziennością są hordy kiboli, którzy przed meczami czy po meczach demolują ulice naszych miast, terroryzują mieszkańców, mieszkanki naszych miast, a my zaczynamy się do tego przyzwyczajać. I kiedy pytamy policję, co na to, to policja mówi, że ona jest od eskortowania. Ja sam osobiście zadawałem takie pytanie policjantom. Oni powiedzieli, że oni nie są od reagowania na ich agresję wobec mieszkańców Warszawy, tylko od eskortowania kiboli. Wydaje się, że dzisiaj mamy szansę podjąć debatę na ten temat i też chciałbym podjąć tę debatę i apeluję o to, żeby ona była ponad podziałami politycznymi. Że zło niestety często nie zna podziałów politycznych, ale to zło, o którym dzisiaj rozmawiamy, ma swoje prowiniencje. I ono jest podsycane przez ugrupowania polityczne, ugrupowania, które na sztandary biorą właśnie ksenofobię, nacjonalizm, homofobię, dyskryminację różnych grup społecznych, a ich prowiniencja niestety jest skrajnie prawicowa. I jest podsycana też przez taki dyskurs, którego staliśmy się wszyscy zakładnikami, że jest jakaś symetria między tymi, którzy są faszystami, którzy są nacjonalistami, którzy są seksistami, a tymi, którzy są antyfaszystami, którzy są antyseksistami i tak dalej, i tak dalej. Mam taką obawę, że my w Polsce boimy się przyznać, że mamy do czynienia z problemem faszyzmu, że mamy do czynienia w Polsce z problemem nacjonalizmu. Ja rozumiem, z czego to się bierze. Bierze się z naszych doświadczeń historycznych, ale mamy, proszę państwa, mamy z tym problem. Jeżeli nie nazwiemy tego problemu, jeżeli nie nazwiemy rasizm rasizmem, homofobię homofobią, dyskryminację dyskryminacją, to nie rozwiążemy tego problemu. Ja dzisiaj liczę na to, że ponad podziałami politycznymi, zadając pytania, odetniemy tlen faszystom, którzy dzisiaj w Polsce podnoszą głowę, tak jak podnieśli tą głowę na Węgrzech, w Grecji i w wielu innych krajach, dzisiaj podnoszą tę głowę w Polsce. I obawiam się, że jeżeli naprawdę nie podejmiemy tej debaty, a dzisiejsza debata powinna być początkiem, a nie końcem tych zmian, to jutro, pojutrze może być za późno.
I to jutro czy pojutrze naprawdę może być brunatne. I chciałbym zaapelować do rządu o wzmożenie działań, o większą aktywność w tym zakresie, bo jutro na tej sali mogą usiąść przedstawiciele tych skrajnie nacjonalistycznych i prawicowych ugrupowań. Mając nadzieję na debatę ponad podziałami, na debatę, która sprawi, że zastanowimy się wszyscy, jak wyrugować faszyzm, nietolerancję i dyskryminację z polskich domów, ulic, urzędów i z polskiego parlamentu, bo tutaj też niestety tego typu głosy się pojawiają, chciałbym podziękować panu marszałkowi za możliwość przeprowadzenia debaty i panu ministrowi za uczestnictwo w tej debacie. Dziękuję.